która da nam troszkę oddechu od tego naszego krajowego podwórka. Będzie to prezentacja przedstawiciela naszego partnera projektowego Access Info Europe. Pan Andreas Pawlu jest z nami. Europejskie doświadczenia dotyczące dostępu do informacji publicznej. Mam nadzieję, że będzie to takie taki świeży oddech i kilka ciekawych przykładów, jak to otwarcie się, tak, ta jawność może być dla nas po prostu użyteczna, dla nas jako mieszkańców, jako obywateli. Hello. Thank you, Anna. Thank you, everyone. Thank you for Cities of the Internet for organizing this. Apologies for my lack of Polish. Okej, okay, więc na początku chciałbym podziękować Państwu za przybycie. Dziękuję Stowarzyszeniu Miasta w Internecie za zorganizowanie tej konferencji i chciałbym przeprosić za moją nieumiejętność posługiwania się językiem polskim. My name's Andreas. I'm from Access Info Europe, and we're an organization that works on promoting and defending the right of access to information around Europe. We're based in Madrid and Nazywam się Andreas Pawlu i jestem z organizacji Access Info Europe. Jest to organizacja, która zajmuje się promowaniem i obroną dostępu do informacji w całej Europie, a nasza siedziba znajduje się w Madrycie. And I will be talking about the European experiences that we have been able to see related to access to public information and the way that has been reused around Europe. I będę mówił o europejskich doświadczeniach związanych z dostępem do informacji publicznej oraz jej ponownym wykorzystaniem w całej Europie. First, I'm going to be approaching my presentation from an access to information perspective. That's because of the way that we work, and we recognize, as well as the European Convention on Access to Official Documents, the European Court of Human Rights, the UN, that access to information is a fundamental right. In the Polish Constitution, I believe that there's a right of access to information as well. Do mojej prezentacji podejdę z perspektywy dostępu do informacji. Dlatego, że w taki sposób pracuje nasza organizacja. Takie założenia są też przedstawione w konwencji europejskiej na temat dostępu do informacji oraz takie stanowisko jest też prezentowane przez ONZ, mianowicie, że dostęp do informacji jest prawem, podstawowym prawem człowieka. So whilst access to information has been developing and being recognized around Europe, more recently there has also been the open data movement, which has been able to demonstrate how access to information and access to data has or can provide social and economic benefits, and not only the human rights perspective that access to information advocates have been pushing for the last 10 to 20 years. Więc były takie dwa nurty. Jeden z nich jest, znaczy w Europie są takie dwa nurty. Jeden z nich to dostęp do informacji. Natomiast jednocześnie z tym nurtem, który już się rozwinął i jest taki uznany w Europie, istnieje także nurt związany z tak zwanymi otwartymi danymi. I tutaj zwolennicy tego nurtu, zwolennicy otwartych danych, skupiają się na przedstawieniu takich społecznych i ekonomicznych korzyści
wynikających z tych otwartych danych, a nie tylko na tym aspekcie prawa człowieka, które jest właśnie podkreślane przez tych zwolenników dostępu do informacji. Now, the Open Government Partnership is a recent initiative that has now got 64 participating countries, and it's an initiative that aims to get countries to make commitments towards opening up their information that they hold, to increasing citizen participation, and to increasing government accountability as well. And I would recommend Poland join. Just a second. Istnieje także tak zwane partnerstwo na rzecz otwartych rządów. Jest to inicjatywa, która zrzesza obecnie 64 państwa. I celem tej inicjatywy jest zachęcić kraje do udostępniania swoich informacji publicznych w celu właśnie podniesienia uczestnictwa społeczeństwa w procesach, które się odbywają w państwie oraz w celu podniesienia odpowiedzialności rządów. I tutaj Andreas chciałby zachęcić Polskę, żeby także dołączyła się do tego partnerstwa na rzecz otwartych rządów. So, using this perspective, we see public sector information as the same as any other kind of information. You shouldn't necessarily need to treat it any differently to any other kind of information that the government holds. Więc z tej perspektywy postrzegamy nasza organizacja, PUBLES, czyli Access Info Europe, postrzega informacje sektora publicznego tak jak każdą inną informację. I nie widzimy tutaj potrzeby, żeby traktować tę informację w jakiś inny sposób niż inne, jakiekolwiek inne informacje, które posiada rząd. And therefore, if you make it an exclusive kind of information that needs to be treated differently, there are some questions that maybe need to be asked. For example, are you therefore limiting freedom of expression because access to information is part of freedom of expression? Are you potentially limiting social economic growth because of the benefits that open data might have? Are you, and how actually would you define the commercial reuse of that information? For example, is a journalist using that information the same as a big commercial business? So those are some questions that need to be asked. Okej. Tutaj jeśli byśmy potraktowali tą informację sektora publicznego jako taką informację zastrzeżoną, to okazuje się, że no, trzeba tą informację traktować w sposób inny niż inne rodzaje informacji. I pojawia się tutaj szereg pytań z tym związanych, na przykład czy czasem nie dochodzi do ograniczenia wolności wypowiedzi, czy nie dochodzi do ograniczenia rozwoju społecznego i ekonomicznego. Oraz trzeba tutaj zadać pytanie na temat definicji, co to jest tak naprawdę komercyjne ponowne wykorzystanie informacji? Czy na przykład przypadek dziennikarza, który wykorzystuje ponownie taką informację, można traktować tak samo jak przypadek wielkiej firmy, która korzysta z takich informacji? So, what I'm trying to say is, if we just accept public information, public sector information as information,
it makes it all very simple and it's the same for everybody. Więc to, co chciałbym powiedzieć, że to to, że jeśli zaakceptujemy to, że informacja sektora publicznego to po prostu informacja, to kwestia ta staje się bardzo prosta i ta informacja staje się dostępna dla każdego. So there are three ways I've identified which come from opening up such information. Więc są trzy sposoby, które zidentyfikowałem, które są związane z udostępnianiem informacji publicznych. The first one is that opening up public data and public information can improve public services. Pierwsza kwestia to to, że udostępnianie informacji publicznych może usprawnić, polepszyć usługi publiczne. For example, a few years ago in the United Kingdom, the government decided to release the success and failure rates of heart operations in the national hospitals. Now, what do you want me to carry on? Okay, can you say? Na przykład kilka lat temu w Wielkiej Brytanii rząd postanowił upublicznić wskaźniki powodzenia przeprowadzania operacji serca w szpitalach państwowych. And what happened was, after releasing that information, the death rates began for after heart operations began to fall, and that was because the doctors who had lower rates of success asked. They now knew which doctors was more successful and asked them for advice on the techniques that they used, on the kinds of operation and materials and tools that they used, and so they were able to learn from them and improve their own the way that they did their operations as well. I to, co było wynikiem tego upublicznienia informacji na temat tych operacji serca, wynikiem tego był spadek śmiertelności, ponieważ ci lekarze, którzy odnosili mniej sukcesów w związku z tymi operacjami, skonsultowali się z tymi bardziej, czy tymi lekarzami, którzy byli tutaj, mieli tutaj więcej sukcesów na tym polu, i ci lepsi lekarze przekazali im swoje techniki, metody, jakimi się posługują przeprowadzając te operacje. No i właśnie wynikiem było polepszenie przeżywalności pacjentów. In Scotland, the government needed to make cuts in education, and so they decided to close a number of schools in rural areas. Now this led to a public outcry, and the government was forced to release the information that it had on its budget, on the decisions that it made, and the whole process around deciding to close these schools. And then what happened was the citizens were able to find different ways of saving money whilst also keeping all the schools open. And so what happened was the government was able to then adopt that, save money, and make sure that citizens were getting the public service that they deserved. Okej. Kolejną takim przykładem udostępnienia danych, o których mówi Andreas, to przykład, który miał miejsce w Szkocji, gdzie rząd potrzebował zmniejszyć nakłady budżetu na edukację i postanowił w związku z tym zamknąć szkoły, zamknąć część szkół. Spowodowało to sprzeciw ze strony społeczeństwa i społeczeństwo zmusiło rząd do upublicznienia informacji na temat budżetowania tych szkół.
Po takim upublicznieniu tych informacji społeczeństwo, obywatele mogli znaleźć po prostu sposoby na zaoszczędzenie pieniędzy, a jednocześnie zapobiegli zamknięciu tych szkół. I oczywiście wynikiem tego wszystkiego było to, że zachowano te szkoły, a także rząd miał powody do zadowolenia, ponieważ udało się mu obciąć koszty, bo takie rozwiązania znaleźli ludzie, obywatele. The next piece of information that in many cities around Europe and around in America particularly is data on the number of crimes that have been happening over the period over a period of time. I don't know how to get onto the internet or how to show it, if it's possible. Więc następnym rodzajem informacji będą informacje na temat przestępczości w Europie, a także w Stanach Zjednoczonych. I tutaj Andreas chciał mieć dostęp do internetu, żeby pokazać Państwu więcej danych na ten temat. Ja już wszystko przetłumaczyłam. Przepraszam. So, in the United Kingdom, the police have put all the information they have on their crime statistics online and available for you to see. W Wielkiej Brytanii policja zamieściła wszystkie informacje, jakie posiada na temat przestępczości na stronie internetowej i teraz wszyscy mają do nich dostęp. So this is where I come from in the UK. And you can search using your postcode and it will tell you the number of crimes that have been committed in the month. Więc tutaj, używając tej strony, możemy wpisać kod pocztowy, który jest przypisany do naszego adresu, jeśli mieszkamy w Wielkiej Brytanii. I po wpisaniu tego kodu pocztowego otrzymamy ilość przestępstw, jaka została dokonana w ciągu jednego miesiąca w tym rejonie. It also shows you your local police officers. Contact address, mobile, phone, address. Strona pokazuje także najbliższy lokalny komisariat policji, jego adres, dane kontaktowe, telefon komórkowy. And here you can also speak directly with them and identify priorities. I można także porozmawiać bezpośrednio z tym komisariatem i wziąć udział w identyfikacji kwestii priorytetowych. Now, interestingly, it also you can then zoom into a map and find exactly where different crimes were committed. Można także powiększyć mapę i zobaczyć dokładnie, w których miejscach popełniono jakie rodzaje przestępstw. You can click on it and you get more, even more, more detailed information. Można kliknąć na te miejsca, na te kółka i dostać jeszcze bardziej szczegółowe informacje. It will tell you the kind of crime and the current status within in the investigation.
I to, co się wyświetli, to będzie rodzaj przestępstwa oraz aktualny status procesu sądowego. And we can see here that it was reported and that the police are currently investigating still. I w przypadku tego przestępstwa widzimy, że zgłoszono je i że policja nadal prowadzi dochodzenie. Great. So there's another example here in Chicago, which is one of the first and most famous websites, which shows that kind of information. Kolejnym przykładem takiego udostępnienia informacji na temat przestępczości jest miasto Chicago, które jest pierwszym, które wprowadziło jako pierwsze miasto taką stronę i jest to najbardziej popularna ze wszystkich takich stron do tej pory. And all the information that you can see on the map is also available in a spreadsheet for you to download. I wszystkie informacje, jakie widzimy na mapie, wchodząc na tą stronę, są także dostępne dla nas w postaci arkusza, który można pobrać. And this was another example of just the London Police, how they have also represented that data with higher and lower rates of crime. A tutaj widzimy kolejny przykład tego, jak policja londyńska przedstawiła te dane. Tutaj akurat są przedstawione są dane na temat wysokiego i niskiego wskaźnika przestępczości w Londynie. The second thing that having open information can do is it can drive innovation and creativity. Więc kolejną rzeczą, jaka może wynikać z udostępnienia informacji, jest promowanie, wspieranie innowacyjności i kreatywności. One of the ways that can be done is by holding hackathons. So, for example, governments or local cities or whoever holds information can invite hackers, civil society activists, open data activists to analyze the information and use it in different ways than maybe the original public authority thought. Jednym ze sposobów upubliczniania informacji jest organizowanie tak zwanych hackathonów, podczas których, w ramach których rząd albo lokalne miasta lokalne, samorządy lokalne mogą zaprosić, na które te właśnie instytucje mogą zaprosić aktywistów z popierających otwarte dane, hakerów i osoby zainteresowane właśnie informatyką do analizowania informacji publicznych i wykorzystywania ich w inny sposób niż pierwotnie wykorzystywały je jednostki urzędy. Another amazing use of public information and public data is through the use of mobile and website applications. So, for example, this website here shows you the... I'll show you, but it takes a long time. Shows you the London Tube in real time. Kolejnym przykładem wykorzystania informacji publicznej
są aplikacje mobilne i aplikacje dostępne na stronach internetowych. Ta pierwsza strona, do której tutaj Andreas się odnosi, to strona, która pokazuje w rzeczywistym czasie wagony londyńskiego metra. The next website is maybe more useful. It takes all the information on traffic accidents, on reported traffic accidents, on general traffic, on roadworks, and just normal GPS, to, and it's been put into one application for a mobile phone for you to be able to see what is the best route to get from A to B, from one place to another. Kolejna strona tutaj w tym spisie jest być może bardziej użyteczna. To, co ta strona robi, to ona zbiera wszystkie informacje na temat, dostępne na temat transportu, na temat ruchu ulicznego, na temat prac, które odbywają się na drogach. I informacje na przykład takie związane z lokalizacją satelitarną i zbiera te wszystkie informacje i jakby i tworzy z nich aplikację mobilną dostępną na telefony komórkowe. I przy pomocy tej aplikacji można znaleźć najlepszą drogę dostania się z punktu A do punktu B. And another famous example is an app in Barcelona, which is actually more popular than the official city authority application. Kolejnym słynnym przykładem jest aplikacja, która powstała w Barcelonie i która okazała się bardziej popularna niż oficjalna aplikacja rządowa. Another interesting and very useful use of public information and public data, and in this case budgets, are the websites Where Does My Money Go? And Donde Van Mis Impuestos in Spain. This is in the UK, this is in Spain. And what it does is it has taken the information from the official government budget and has displayed it in a form that is more attractive and more easy to understand for citizens. Kolejnym ciekawym wykorzystaniem danych publicznych, w tym przypadku danych na temat budżetu, jest strona w wersji angielskiej Where Does My Money Go? I tutaj Andreas podał także jej hiszpańską wersję tej strony. To są dwie oddzielne strony. I ta strona wykorzystuje informacje na temat budżetu i przetwarza je w taki sposób, że możliwe jest pokazanie tych informacji w sposób bardziej przejrzysty, bardziej taki przyjazny dla użytkownika. And it's interactive, so you can click on certain interesting sectors, such as health, pensions, running the government, and it will display how it's spent around the country. And you can also see how much, you can type in how much you earn, and it will work out how much you pay per day in each different area. Ta strona jest interaktywna. Możemy kliknąć na interesujące nas sektory, na przykład zdrowie, edukacja i zobaczyć, jak środki na właśnie te sektory są, jak środki budżetowe są dystrybuowane w całym kraju. Możemy także wpisać nasze zarobki. I strona pokaże nam,
ile, jaka część naszych zarobków idzie na dane, na określone właśnie segmenty, które są finansowane z budżetu państwa. Czyli ile płacimy z naszych zarobków na dane, na przykład na edukację czy zdrowie. And it's this is all open source, so it can be taken by anyone and implemented anywhere that you want. Jest to informacja dostępna publicznie, tak zwana open source, więc może być ona wykorzystana przez każdego, kto po prostu wejdzie na tą stronę. And finally, this website in Austria has taken all the information about events in different areas from different websites in different municipalities and has put it all into one place for tourists, citizens, whoever, to be able to search and find different events going on in different places, but in one location, in one internet location. Ostatnią stroną jest strona austriacka, która gromadzi informacje na temat różnych wydarzeń. Gromadzi wszystkie dostępne informacje ze stron rządowych na temat różnych wydarzeń i udostępnia je w jednym miejscu dla turystów, dla obywateli, którzy w ten sposób mogą przeszukiwać te informacje o tych wydarzeniach. And finally, the last thing, the third thing that can be the third thing that access to information and opening that information helps is in protecting human rights. Ostatnim aspektem, który wspiera dostęp do informacji publicznych, jest ochrona praw człowieka. So, for example, access info, well, recently there's been a lot of talk, especially in the G8, about opening company registers to help prevent tax avoidance, corruption, money laundering and those kinds of issues. Tutaj Andreas mówi, że ostatnimi czasy na forum państw należących do grupy G8 dużo mówiło się o udostępnianiu rejestrów spółek w celu ograniczenia prania brudnych pieniędzy, korupcji i unikania opodatkowania. And so Access Info decided to monitor and research how many company registers are actually available for the public. This is what the governments of the G8 had promised, and we don't know if it's true or not. So we asked a number of countries in Europe, and I think America as well, for the company registers through access to information legislation. And what we found was either the information is not available for the public, it was denied, or we were told we had to pay money. So for example, in the Netherlands, we had to pay 3 cents per company, which, because there are 2.5 million companies in the Czech Republic, in the Netherlands, we would have to pay 75,000 euros. Nasza organizacja Access Info Europe zdecydowała się monitorować, jak wiele rejestrów spółek jest udostępnianych i co zostało obiecane przez państwa należące do grupy G8. Znaczy, te państwa złożyły taką obietnicę, że będą udostępniać te rejestry spółek. I to, co się okazało po tym naszym monitoringu, to to, że te informacje albo nie są udostępniane, dostawaliśmy decyzje odmowne, albo musieliśmy płacić za te informacje. I na przykład w Holandii ta opłata wynosiła 3 centy za jedną firmę, za dostęp do informacji o jednej firmie. A jako że w Holandii jest 2,5 miliona spółek, to oznaczałoby to, że musielibyśmy zapłacić 75 tysięcy euro, żeby mieć dostęp do całego rejestru spółek holenderskich. However,
if that information is actually free and available for everybody, it can actually help, we think, to reduce money laundering, corruption and tax avoidance, because more people are able to access that information, analyze it, and really see whether, for example, big companies, certain individuals, are paying the kinds of tax that they should be paying, or are not involved in what are called shell companies, so fake companies, or are not using the money to send it to different places where they shouldn't. To, co, do czego doszliśmy, to taki wniosek, że jeśli te informacje są, informacje na temat spółek są dostępne publicznie, to może się to przyczynić do obniżenia prania brudnych pieniędzy, obniżenia korupcji oraz przypadków unikania opodatkowania. Dlatego, że jeśli większa ilość osób ma dostęp do takich informacji, to mogą one, te osoby mogą zobaczyć, czy wielkie firmy lub niektóre osoby fizyczne rzeczywiście płacą odpowiednią ilość podatku, czy nie angażują się w tak zwane w zakładanie tak zwanych spółek widmo albo spółek wydmuszek, tak się to też nazywa, i czy nie lokują swoich pieniędzy w jakichś innych spółkach, żeby unikać płacenia odpowiedniej ilości podatków. And finally, another piece of work that we do at Access Info is what we call Access for Rights. And like with company registers, we monitor on certain subjects. Kolejnym aspektem, jakim zajmujemy się w Access Info Europe, to dostęp do praw. Więc monitorujemy także kwestie związane z pewnymi prawami człowieka. So for example, we asked countries around Europe on what they use, what weapons and what instruments they use to police protests. Because in Spain and in many other European countries, there are big human rights questions about the threat to freedom of assembly and to the way that people are treated by the public authorities when they're using their right to protest. And we don't know what the police hold or what they have. To, co zrobiliśmy, to zadaliśmy pytanie państwom europejskim, jakich instrumentów